Siemanko, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z prezentacji maszyn Office w stronie farminga. Maszyny i pojazdy do farminga 25 oczywiście. I mamy tutaj markę Amazone, model ZATS32000, posiewacz nawozu, szerokość pracy 42 m, pojemność 3200 litrów, ZBTS10001, kolejny model, rozsiewacza nawozu od Amazone. Szerokość pracy 42 metry, pojemność 10 tysięcy litrów. No i coś jeszcze się tutaj pojawi. Lecimy sobie dalej do kolejnej marki, czyli do marki Bednar. Pojawił się tutaj model Kator KN800Q Profi. Brona mechaniczna, nietalerzowa. Tak, i wymaga na moc 350 koni mechanicznych, szerokość pracy 8 metrów. No i tutaj wszystko, jeżeli chodzi o tą markę. Niestety parę maszyn nie ma z DLC Premium, szkoda. Marka Bergman HTW65 się pojawił tutaj, pojemność 400 litra. No, model GTV330. Wóz przeładunkowy, moc 300 koni, pojemność 33 tysiące litrów. I kolejny model RRV500. Wóz przeładunkowy do buraków cukrowych, moc 300 koni mechanicznych, pojemność 50 tysięcy litrów ponad, 5700 litra. No i to wszystko z marki Bergman. Dalej marka Bumech. No i tutaj mamy ten trackpack z Farminga 22, narzędzia do gnojówki, kategoria szerokość pracy 18 metrów. No i to wszystko, jeżeli też chodzi o tego producenta Farmingu 25. Marka Brandner, mamy tutaj model DD24073x2XXL. No i przyczepa, coś jeszcze się pojawi, pojemność 22500 litra do 34 tysięcy litrów na pojemność. No i tak jak mówię, coś jeszcze się tutaj pojawi oczywiście. Marka Case, mamy tutaj Magnum AFS Connex Series, duży ciągnik, kategoria w sklepie, moc 374-35 koni, prędkość 50 km na godzinę. No i coś jeszcze się tutaj pojawi. Mam nadzieję, że dużo się sprzętu pojawi jeszcze od Case'a. Dobra, marka teraz... ja spojrzę tylko. Marka Fantech. No i tutaj też już mamy wszystko od tego producenta. Czyli Varioflex 750, rzutnik obornika. Moc 94 konie mechaniczne, szerokość pracy 8 metrów, no i pojemność 5000 litrów. Moc o 80 koni, szerokość pracy 15 metrów, skorość jest 800. No i tak to wszystko, jeżeli chodzi tutaj. Marka Fendt, no i tutaj parę ciągników powraca, czyli model 300 Vario, tak, mały ciągnik. Moc 113, 162 koni mechanicznych. Prędkość 40 km na godzinę. Kolejny model to jest model 900 Vario. Duży ciągnik. No i moc 296 do 415 koni. Prędkość 60 km na godzinę. 1000 Vario. To jest już każdemu dobrze znane. 396 do 517 koni. No i prędkość 60 km oraz obciążnik model 3300 i to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o markę Fendt. Jeszcze parę modeli się tutaj znajdzie. Marka Flick ASV271, dobrze znana przyczepa, szerokość pracy 12 metrów, pojemność 26-29,5 litra z możliwością rzutnika. No i coś jeszcze się tutaj też pojawi. Govey powraca z DLC. I tak, Berhandler BDQ, narzędzia do ładowarek przegubowych oraz do ładowarek teleskopowej. No i G1F
125 to jest mój ulubiony model, preferująca 120 koni, no i jeszcze to nie wszystko, jeżeli chodzi o Gouveia Farming 25. Czekamy dalej. Na Kalgrimę tutaj się pojawi model Evo 290, kombaj do ziemniaków, oby coś było nowego. I to samo. Moc 200 koni mechanicznych, szerokość pracy 1,5 m, pojemność 12000 litrów. No i tutaj jeszcze mamy Matrix 1800, silnik punktowy. Się tutaj też pojawił. Moc 170 koni, szerokość pracy 8,1 m, pojemność 180 litrów. No i to jeszcze nie wszystko. Jeszcze coś się tutaj znajdzie w tej marce. Marka Hawa, też już temat zamknięty, można powiedzieć, czyli KUF 2000 się pojawił. Wóz przeładunkowy, moc 240 koni, pojemność 24000 litrów, SUV 5000. Wóz przeładunkowy, moc 280 koni, pojemność 50000 litrów. No i to jeszcze nie wszystko. I to wszystko znaczy się już z tej marki, ale zapewne niektóre modele pojawią się na modhubie. Także czekamy. Z tego 485 Pro, Polaris, presowanie z silosy, czyli nowa kategoria, bo nigdy wcześniej taty nie było. Szerokość bazy 4,9 m, prawie 5 metrów. Tak. No i dobra, dalej. Czyli marka Horsch, tutaj pojawił się model Kurzo 12TC, Mulcher. Moc 270 koni, szerokość pracy 12,2 m. Horsch ma 124,50 SV, silnik punktowy. Moc 350 koni, szerokość pracy 12 m, pojemność 9000 litrów. No i jak widać, większość tych modeli jest DSI Horsch Aggravation. Myślę, że coś jeszcze się tutaj znajdzie nowszego. Husqvarna 550 XP, znana piła łańcuchowa od kilku lat w farmingu, także lecimy dalej. Czyli marka John Deere. No i John Deere'ów jest już naprawdę sporo w porównaniu na przykład do klasa. No i tutaj pojawił się model 9000 CS, sieć szkania 770 do 970 koni mechaniczna, prędkość 40 km na godzinę, pojemność 20000 litrów. No i różne przystawki, tak, czyli 639 premium, kategoria w sklepie headery, szerokość pracy 3 metry, model 345 plus, 375 koni, szerokość pracy 4,5 metra, 360 plus. Kolejna przystawka, 580 koni, szerokość pracy 6 metrów, 375 plus, moc 750, szerokość pracy 7,5 metra oraz 390 plus, 840 koni mechanicznych, no i szerokość pracy 9 metrów. No i zobaczcie, że to jeszcze, tak jak mówię, nie wszystko, jeżeli chodzi o market rządzi w tej odsłonie. Czekamy na dalsze modele. Marka Kemper. No i tutaj pojawił się model 390 plus. Moc 840 koni. Szerokość pracy 9 metrów. No i komfort super wheel. Przyczepa do headerów się tutaj pojawiła. Także fajnie. No i to wszystko z Kempera. Teraz dalej sobie lecimy. Czyli teraz to będzie Kotzkelling, czyli który już mieliśmy model na factsheetach. Ultima 800, siewnik 8-metrowy. No i moc 275 koni, pojemność 4000 litrów. No i tylko jeden model, szkoda. Z Kotzkellinga, Kohler Forge Technik K300T plus SK1Z wciągarka oraz drugi model większy, czyli K300 307C. No i tutaj mamy moc wymaganą 225 koni z tego Kohler Forge Technika, jeżeli chodzi o ten drugi model. No i teraz Maka Komatsu
951, tutaj trzech modeli, jeżeli się nie mylę, będzie braknąć, ale pewnie na Motwówie wylądują. No i kategoria w sklepie też nowa, czyli Harvestery. Przyłożone są to Forwardery. Moc 291 koni, prędkość 20 km na godzinę. No i dalej mamy tutaj markę Krampę, czyli model SKS 30 na 1050 na czepa. Pojemność 59,400 litra. No i coś jeszcze się tutaj pojawi, jeżeli chodzi o tego producenta. Krogle AgroLiner PVO 24, kategoria sklepie transport, czyli też chyba nowa kategoria. No i tutaj parę modeli również brakuje. Marka Krone. Tutaj się pojawiła ta przetrząsarka Wendro 820 Featureland. Moc 65 km na godzinę, 65 koni wymagane oraz szerokość płac 8,2 metra. Przepraszam za błąd. No i tutaj jeszcze model DX520 również doszedł, czyli kategoria w sklepie przyczepy. Pojemność 50 tysięcy litrów około, więc spoko. Marka Kubota. Tak, skronę wszystko pokazałem. A jak widzicie, to jeszcze nie wszystko. Kubota, czyli M8 Series. Tutaj się pojawił. Średnie ciągniki kategoria. Moc 180 do 200 koni. Prędkość 50 km na godzinę. Oraz ten ładowacz czołowy, który można podczepić do ciągników, się pojawił, czyli model M77. No i to jeszcze nie wszystko. Moc 130 koni. No i tak jak mówię, to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o markę Kubotę. Teraz tak, mamy tutaj Ferneland. No i pojawił się tutaj model PV112, kategoria sklepie Pługi. No i to wszystko, jeżeli chodzi o Kwernelanda, też zostało okrojone. Moc 360 koni, no i prędkość i szerokość w 6 metrów. Marka Lankan. Mamy tutaj model Smaragd 9x500K. Kategoria w sklepie Kurtywatory. Moc 180 koni, szerokość w 5 metrów. Oraz drugi model, czyli Korain 9840, moc 320 koni, szerokość pracy 8,4 m. No i to wszystko, jeżeli chodzi o markę Lemken. Tutaj Lindel ze swoim Lindratiem powraca 130, ale kilka modeli z tego producenta brakuje, tak wam powiem. Moc 136, no i prędkość 50 km na godzinę, tak? No i teraz mamy tutaj jeszcze marka Oxbow. Jest tutaj niestety duży zawód, bo nie ma mniejszych kombajnów do nowych upraw, czyli groszku, szpinaku i fasoli. Pojawił się tutaj ten wóz asynacyjny AT5105, moc 550 koni, prędkość 40 km, pojemność 25 tysięcy litrów. No i to jest ten samojezdny również osiewacz obornika. Tak, to jest ten model dokładnie, bo sprawdzałem ostatnio. Litrel Farschbarg, czyli FH16 Ruch AKR. To jest po prostu przerobione Volvo FH16 na tryb leśny, powiedzmy. Kategoria w sklepie ciężarówki. No i moc 600 do 780 koni. Prędkość 90 koni mechaniczny, prędkość 90 km na godzinę oraz ruch 327. Transport drewna to jest tak samo jak inne transporty, są jako nowa kategoria. Samasz tutaj pozytywnie zaskakuje, czyli XT 390, 4-metrowa kosiarka,
Moja moc to koni mechanicznych, tutaj wymaga 3-9 metry, ale sami wszyscy wiemy, że tak naprawdę to jest 4 metry. Oraz model Z840H. No i to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o tego producenta. Tutaj marka Sami Virtus 135 RV Shift. No i to jest włoski ciągnik, tak? Włoska marka, małe ciągniki. Podobne do tego Deutscha 6C, moc 133 konie i prędkość 50 km na godzinę. No i tak, fajnie, że się pojawia ta marka po latach. Ostatnio był chyba w Farmingu 17, a pierwszy raz w Farmingu 13, także ten vehicle, tutaj różne modele obciążników, to 450, FDP, 600 pack, 750 pack, 1000, Kuską 1250 pack, 1500, ASB 2500. No i to wszystko z tym Wikela. Marka teraz tak jeszcze tutaj została na ten tydzień Volvo, czyli model FH16. No i to jeszcze nie wszystko z marki Volvo. Moc 600 do 780, no i prędkość 90 km na godzinę. I tak jak mówię, to jeszcze nie wszystko. Jeżeli miałbym podsumować ten tydzień, no to duże zaskoczenie to jest właśnie ta ciężarówka leśna od Volvo. Fajnie, że powraca marka Sami z nowszym modelem, tak? No i sama rzecz 4-metrowa kosiarka się pojawi w Farmingu 25, także na końcu odcinka oraz Volvo. Na końcu odcinka będziecie mieli najnowsze factsheety, także dzięki za obejrzenie, no i cześć.